Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak przed wojną chcieliśmy zdobyć zamorskie kolonie. Dowiecie się, jakie Polska w tym zakresie podejmowała wysiłki i czym one się skończyły. Poznacie też alternatywny scenariusz naszych losów, gdyby rzeczywiście udało nam się przed wojną zdobyć kolonie. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Witam również w tym gronie pana Mariusza Ignacego Godlewskiego. Wśród archiwalnych zdjęć z czasów II Rzeczpospolitej bardzo często możemy spotkać takie, które przedstawiają uroczyste pochody setek ludzi niosących transparenty z hasłem Kolonie dla Polski. Takie pochody organizowała przed wojną Liga Morska i Kolonialna, jedna z najbardziej masowych organizacji przedwojennej Polski. W 1939 roku miała ona prawie milion członków. To właśnie Liga Morska i Kolonialna regularnie organizowała w polskich miastach i miasteczkach takie marsze. Ich uczestnicy dumnie nieśli sporej wielkości transparenty z hasłami: Kolonie dla Polski, żądamy zamorskich kolonii dla Polski albo Kolonie gwarancją mocarstwowej pozycji Rzeczpospolitej. Nic dziwnego, że przeglądając archiwalne zdjęcia z tamtego czasu, takie zdjęcia możemy bardzo często spotkać. Taka właśnie panowała atmosfera polityczna w II Rzeczpospolitej. Poniekąd nie mogło to dziwić, bo w tamtych czasach posiadanie kolonii oznaczało spory prestiż na arenie międzynarodowej. A Polska w latach 30. aspirowała do roli europejskiego mocarstwa. Takim mocarstwem można było wtedy być, posiadając właśnie kolonie. Sprawa posiadania zamorskich kolonii pojawiła się po raz pierwszy oficjalnie w Polsce zaraz po odzyskaniu niepodległości. Stało się tak za sprawą dyskusji, jaka jesienią 1919 roku toczyła się na forum Ligi Narodów, w ramach której rozważano właśnie przyznanie Polsce mandatu nad byłymi niemieckimi koloniami w Afryce, między innymi nad Togo i Kamerunem. Przedstawiciele Polski argumentowali w tej dyskusji, że skoro część Polski przed wojną wchodziła w skład Cesarstwa Niemieckiego, to powinna ona dostać 100% odebranych Niemcom terytoriów zamorskich. Tyle tylko, że dotychczasowe potęgi kolonialne, Wielka Brytania i Francja, nie zamierzały wcale polskiego postulatu zaakceptować. Ostatecznie niemieckie posiadłości w Afryce zostały przez nie podzielone, ale bez udziału Polski. Polscy zwolennicy zamorskich kolonii po tym werdykcie jednak się nie poddali. Dalej snuli swoje kolonialne plany. Jednym z tych planów miało być odebranie Portugalii afrykańskiej Angolii i osiedlenie w niej Polaków. Innym takim planem miało być przejęcie francuskiej Afryki Południowej, rzecz jasna, zbrojnie. W polskich planach kolonialnych było też przejęcie afrykańskiej Rodezji i Mozambiku. Polski MSZ zamierzał również wystąpić z roszczeniami wobec Trinidadu i Tobago, które w XVII wieku były koloniami Kurlandii, a ta, jak wiadomo, była wtedy lennem Rzeczypospolitej. U progu lat 30. aspiracje kolonialne Polski sięgnęły nawet zenitu.
Dyrektor Urzędu Emigracyjnego, dr Bolesław Nakoniecznikow, w 1929 roku przekonywał nawet swoich kolegów z kół rządowych, że musimy wyjść z dotychczasowego zaścianka w dziedzinie polityki emigracyjnej i śmiało wypłynąć na dalekie i głębokie wody. Tego typu stwierdzenia zachęcały do ekspansji kolonialnej naszego kraju. Na początku lat 30. Polska rozpoczęła starania, aby przejąć od Francji Madagaskar. Po obiecujących rozmowach z Francuzami zdecydowano się wysłać na Madagaskar polską misję na czele z adiutantem Piłsudskiego, pułkownikiem Mieczysławem Lepeckim. Głównym celem tej misji miało być sprawdzenie, czy Madagaskar nie nadawałby się na miejsce emigracji polskich Żydów, która to koncepcja cieszyła się wówczas w Polsce sporym poparciem, zwłaszcza w kręgach obozu narodowego. Najbardziej zaawansowanym kierunkiem polskiej kolonizacji stała się jednak Liberia, założona przez wyzwolonych amerykańskich niewolników. Wielkim zwolennikiem kolonizacji Liberii był między innymi Wiktor Drymer, dyrektor Wydziału Personalnego w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1934 roku Liga Morska i Kolonialna podpisała umowę z Liberią. Ta umowa przewidywała wydzierżawienie polskim plantatorom na 50 lat co najmniej 60 tysięcy hektarów ziemi w Liberii z opcją powiększenia tego obszaru. Ta umowa miała również zawierać tajny aneks, na podstawie którego na wypadek wojny Polska mogła przeprowadzić w Liberii mobilizację 100-tysięcznej armii, która mogła zostać następnie przetransportowana do Polski. Czy tak rzeczywiście było? Tego jednak do końca nie wiemy. W każdym razie po podpisaniu tej umowy wysłano do Liberii statek Poznań, na pokładzie którego znalazło się wiele towarów mających przydać się w kolonizowaniu tego kraju. W tej misji udział wzięło kilku polskich inżynierów i plantatorów, którzy mieli osuszać tamtejsze tereny i zakładać na nich farmy. Ta misja została jednak źle odebrana na arenie międzynarodowej. Wiele zachodnich gazet wyraziło spore zaniepokojenie kolonizacją Liberii przez Polaków. Brytyjskie i amerykańskie gazety nie omieszkały nawet złośliwie podkreślić, że niedawny sługa Rosji, Austrii i Prus chce być panem w afrykańskim kraju. Ostatecznie polska misja w Liberii zakończyła się porażką. Polscy kolonizatorzy nie mieli bladego pojęcia o rolnictwie w strefie tropikalnej. Ich farmy zostały spustoszone przez szarańcze, a oni sami musieli zmagać się z tropikalnymi chorobami. W rezultacie tego cały ten projekt, pozbawiony rządowego wsparcia, rozpadł się. Niewiele lepiej poszło polskim kolonizatorom w Ameryce Południowej, która obok Afryki miała stać się dla Polski drugim strategicznym kierunkiem kolonizacji. Działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej zamierzali skolonizować brazylijską Paranę. Na mocy porozumienia z brazylijskimi władzami otrzymali do dyspozycji obszar o wielkości prawie 30 tysięcy hektarów, na którym mieli prowadzić akcję osadniczą. I ta kolonizacja rzeczywiście się zaczęła. Do Brazylii przybyło kilka grup polskich kolonistów, którzy zaczęli zakładać tam wioski, a nawet polskie szkoły. Ale po jakimś czasie polscy kolonizatorzy zaczęli się po prostu panoszyć, co spotkało się z nieprzyjaznymi reakcjami miejscowych Brazylijczyków. W rezultacie tego faszyzujący rząd Getulio Vargasa wprowadził takie ustawodawstwo, które polską kolonizację Parany całkowicie zablokowało. Gdy to już nastąpiło,
uwagę polskich kolonizatorów zwróciła sąsiadująca z Brazylią Argentyna. W 1937 roku zawarto porozumienie z argentyńskim rządem, na mocy którego Polacy mogli się osiedlać w kilku rejonach północnej Argentyny, zarośniętych w większości przez dżunglę. W efekcie tego przybyło do Argentyny kilka grup polskich osadników. Dostawali oni działki, na których uprawiali kukurydzę, fasolę, maniok i herbatę. Ale pozbawieni fachowej wiedzy o życiu i rolnictwie w takich warunkach ponieśli klęskę w starciu z naturą. Jak konstatował po latach Edmund Tarnowski, potomek jednego z polskich kolonizatorów w Argentynie, polscy kolonizatorzy musieli mierzyć się na miejscu z niebezpieczeństwami egzotycznej natury. Życie w północnej Argentynie było niezmiernie trudne. Do tego polscy osadnicy nie otrzymali żadnego wsparcia z ojczyzny. Nic dziwnego, że ten projekt również okazał się nieudany i zanim jeszcze wybuchła wojna, upadł. Ale działacze Polskiej Ligi Morskiej i Kolonialnej i wielu stowarzyszeń blisko z nią związanych nadal myśleli o koloniach dla Polski. Dopiero wojna całkowicie wybiła im z głowy te marzenia. Rodzi się jednak pytanie, czy gdyby udało się Polsce zdobyć kolonię, stalibyśmy się bogatszym krajem? Nic na to nie wskazuje. Większość kolonii przez długie lata nie przynosiła zysków swoim metropoliom. Zazwyczaj było tak dlatego, że koszta utrzymania kolonii były znacznie większe niż ostateczne zyski z nich. Zamorskie kolonie trzeba było najpierw zagospodarować, stworzyć w nich administrację, ulokować wojsko, aby pilnowało porządku i do tego jeszcze zainwestować w infrastrukturę, której tam nie było, a to pochłaniało za sobą ogromne wydatki, na które nas po prostu nie było stać. Ale o tym w przedwojennej Polsce nie myślano. Wierzono za to w to, że kolonie mogłyby nam dostarczyć surowców, dzięki którym nasza gospodarka zaczęłaby się znacznie szybciej rozwijać. A poza tym kolonizacja zamorskich terytoriów rozładowałaby przeludnienie polskiej wsi. W to głęboko wierzyli działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej. Ale takie poglądy były również reprezentowane przez bardzo światłych ludzi. Jednym z nich był Melchior Wańkowicz, popularny w kraju pisarz, który przekonywał Polaków, że bez kolonii własnych nasze dążenia będą połowiczne. Będziemy zależni w najżywotniejszych interesach od innych. Rozumiemy, że jest to ciężkie zadanie, ale rozumiemy także, że jest to konieczność dziejowa, bez której nie ma rozwoju Polski. Słowa Wańkowicza należy uznać za typowe dla politycznego klimatu przedwojennej Polski. Rodzi się jednak jeszcze jedno pytanie. Czy gdyby Polska miała kolonię, nasza wojna z Niemcami we wrześniu 1939 roku wyglądałaby inaczej? W końcu sam Drymer, orędownik kolonii dla Polski, gdy wojna wybuchła, stwierdził bez ogródek, że gdybyśmy mieli kolonię, mielibyśmy gdzie uciekać. Nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Ale załóżmy sytuację, w której zaatakowana przez Niemców Polska posiada kolonię w Afryce. Panujący na morzach Brytyjczycy i Francuzi zapewne nie pozwoliliby Niemcom na jej zajęcie. A to zmieniłoby nasze położenie w czasie wojny. Nasz emigracyjny rząd nie musiałby być na utrzymaniu Francji czy Wielkiej Brytanii. Nasze wojska mogłyby się formować w koloniach, tak jak było to w przypadku wojsk wolnych Francuzów, generała Charlesa de Gaulle'a.
Polska marynarka mogłaby mieć swoje bazy w kolonialnych portach, a nie w portach brytyjskich. Gdyby wojna się zakończyła, a Polska znalazłaby się tak, jak rzeczywiście to nastąpiło, pod butem Stalina, kolonia w Afryce stałaby się namiastką niepodległej Polski. To właśnie w niej rezydowałby zdelegalizowany po wojnie przez aliantów polski rząd. To tam osiedliłyby się tysiące żołnierzy polskich sił zbrojnych, którzy nie chcieli wracać do komunistycznej Polski. To tam trafiłoby również wielu Polaków, którzy w wyniku wojny znaleźli się na Zachodzie. I trudno byłoby aliantom w czasie trwania zimnej wojny taki kraj zakwestionować, bo nie mieliby w tym żadnego interesu. Być może nawet taka afrykańska Polska przetrwałaby do upadku komunistycznego systemu w Europie Środkowo-Wschodniej. A wtedy Polska, która narodziła się w 1989 roku, prawdopodobnie również wyglądałaby inaczej. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tajemniczej mapie Gomberga. Dowiecie się, co to była za mapa, w jakich warunkach politycznych ona powstała i kto był jej autorem. Poznacie także cele, które przyświecały jej powstaniu. To temat, który wielokrotnie przywoływany był w dyskusjach, jakie toczyły się po premierach moich filmów. I dlatego właśnie postanowiłem go podjąć. Ten film zatytułowałem Jedna z największych zagadek XX wieku. Tajemnicza mapa Gomberga. Gorąco zapraszam do oglądania. Z racji wielu próśb dotyczących przedstawienia postawy mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku postanowiłem raz jeszcze przypomnieć Państwu ten ważny temat i wyemitować odświeżoną wersję filmu sprzed 2 lat Zdrada mniejszości. Zostanie on opublikowany na moim kanale w najbliższy wtorek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj, panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz panu Mariuszowi Ignacemu Godlewskiemu, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.